Audycja wokół powiatu i tradycyjnie nasz gość. Starosta Tomasz Tomorski. Dzień dobry, panie starosto. Witam pana rektora, witam państwa, dzień dobry. Zacznijmy od tematu, myślę, ważnego dla wszystkich, tematu, który był już roztrząsany, ale możemy go sobie skomentować. Roztrząsany dlatego ze względu na bardzo dobry poziom, wysoki poziom wyników matur w powiecie kołbrzeskim. Panie rektorze, no są oczywiście takie szkoły, tutaj bardzo serdecznie gratuluję, które te matury zakończyły 100% zdawalnością, co nas, nie ukrywam, bardzo cieszy, i to były dwie szkoły. Było to dwujęzyczne liceum Mikołaja Kopernika, gdzie wszystkie osoby przystępujące do matury tą maturę zdały, i technikum informatyczne zespole szkół Henryka Sienkiewicza. W pozostałych szkołach w większości naprawdę niewiele zabrakło. Sumarycznie zdaliśmy matury na poziomie 85,7%, czyli bardzo dobrze. I jest to, panie redaktorze, wynik lepszy niż średnia wojewódzka, która wynosiła 82,8%, i średnia krajowa 84,4%, więc jesteśmy, że tak powiem, ponad średnią wojewódzką i ponad średnią krajową. Oczywiście no, te osoby, które się nie poszczęciły na tę maturę, będą miały okazję tę maturę powtórzyć. Warunek jest taki, że ta matura była niezdana tylko z jednego przedmiotu, i być może w niektórych szkołach osiągniemy też wynik na końcu 100% zdawalności, bo naprawdę to są poszczególne, pojedyncze osoby, które ten przedmiot nie zdały. Natomiast jeżeli chodzi o samą liczbę osób, które zdawały te matury, to w powiecie kołbrzeskim było 489 abiturientów. Były podzielone na dwie grupy, te dotyczące liceum, 255 abiturientów i 234 abiturientów technika. Panie redaktorze, no, wychodzę z tego założenia, że okres pandemii minął, skończyliśmy zdalną naukę, i wydaje mi się, że ta nauka dotycząca sytuacji, gdzie nauczyciel z uczniami spotyka się bezpośrednio, no właśnie przyniosła tego typu owoce w postaci tej wyjątkowo dobrej zdawalności matur. Jeszcze raz serdecznie gratuluję wszystkim abiturientom. Mam nadzieję, że dostaniecie się na wymarzone kierunki studiów. Wszystkie uczelnie stoją przed wami otworem, a my powoli, panie rektorze, kończymy również tutaj, że jesteśmy przy oświacie, nabór do naszych szkół średnich, i taką symulację dotyczącą tego naboru przeprowadzimy już jutro. W środę jest planowana pierwsza symulacja i wtedy będziemy mogli powiedzieć o tej sytuacji dotyczącej, ile tych klas będzie ostatecznie, jaka będzie liczebność poszczególnych klas, bo zakładamy w sytuacji, że może ona być zwiększona nawet do 34 uczniów. Tą sytuację oczywiście tłumaczymy tym, że mamy dwa roczniki, czyli roczniki sześciolatków i roczniki siedmiolatków, które odpowiedni w tym wieku rozpoczęły naukę w szkołach podstawowych. No natomiast ten rok, tak jak powiedziałem, jest rokiem testem krytycznym, natomiast rok przyszły będzie już rokiem troszeczkę łatwiejszym, dlatego że już się ustabilizuje sytuacja dotycząca, gdzie w naszych szkołach średnich pojawi się tylko i wyłącznie jeden rocznik, jeżeli chodzi o szkoły podstawowe. Trzymam kciuki i za maturzystów, za ich indeksy, i za naszych tutaj absolwentów szkół podstawowych, i zobaczymy się wszystkimi 4 września na rozpoczęciu roku szkolnego. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo jak widziałem, gdzie ci uczniowie i ile oni tam tych podań złożyli na kierunki do szkół, no to niektórzy sporo tego zrobili. No tutaj, panie redaktorze, nie ma jakby konieczności obowiązku składania tylko jednego wybranego kierunku. Oczywiście później o tym fakcie decyduje ostatecznie oryginalne świadectwo, i to oryginalne świadectwo, które jest do naszej szkoły dostarczone, ostatecznie wskazuje wybór danego ucznia tej szkoły, tego kierunku. Mamy przygotowane bardzo interesujące propozycje. Przypomnę, że kołbrzeskie szkoły cieszą się wielkim tutaj powodzeniem. Proszę pamiętać, że blisko co trzeci uczeń w naszych szkołach to uczeń spoza naszego powiatu, co dowodzi tylko tyle, że uczniowie wybierają szkoły, które w sposób lepszy kształcą, bardziej profesjonalny, z większą szansą na zdanie matury, a później w konsekwencji tego dostanie się na wyższą uczelnię, gdzie też oczywiście panuje spora konkurencja. No dobrze, to zostańmy jeszcze trochę w temacie szkolnictwa w naszym powiecie. Ekopracownie. Takie pracownie mają powstać w dwóch szkołach w Rataju i w Sienkiewiczu. Coś więcej na ten temat? Panie Andrzeju, to jest to projekt finansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ekopracownię. To jest o tyle ciekawy projekt, że stosunkowo niewielkie wymagane są wkłady własne. Jest to kwota paru tysięcy złotych. Tutaj w tym przypadku mamy dwie pracownie. Jeżeli chodzi o Rataja, kwota, którą uzyskaliśmy, 74 tysięcy złotych dofinansowania i 45 tysięcy złotych dofinansowania dla zespołu szkół Henryka Sienkiewicza. W ramach tego wyremontujemy oczywiście samą klasę, bo te klasy wymagają również remontu, zakupimy odpowiednie urządzenia, no i będziemy pogłębiali wiedzę w zakresie ochrony środowiska.
Projekt o tyle jest fajny, że jego realizacja jest na później, wykorzystanie tych środków jest na wiele, wiele później, lat później, natomiast warto z takich elementów korzystać, a my już się przygotowujemy do kolejnych aplikacji, kolejnych szkół. Dzisiaj już podjęliśmy wstępną decyzję, że do kolejnego rozdania Polskiego Ładu będziemy aplikowali w przypadku dwóch szkół. Tutaj znowuż pojawi się szkoła ekonomiczna i zespół szkół Mikołaja Kopernika, gdzie w tym przypadku będziemy aplikowali o to, abyśmy mogli wyremontować dwie aule. No te aule, żeśmy tutaj od dłuższego czasu mówili o tym, że warto te rzeczy zrobić i jeżeli to dofinansowanie dostaniemy, a jest one jeszcze bardziej ciekawe, bo jest aż 98%, to w tym przypadku, panie redaktorze, będziemy mieli te dwie aule również wyremontowane. No dobrze, to a zwłaszcza tu mowa o tych aulach, o tej auli, przepraszam, w Sienkiewiczu. Ja pamiętam, jak kiedyś tam różne były wydarzenia zrealizowane. W Koperniku i w Ekonomie. A to te dwie szkoły. To te dwie szkoły. No tam. A w Koperniku nie jest wyremontowana aula, panie starosto? Ona jest częściowo remontowana, panie redaktorze, po to, żebyśmy mogli mieć ją dostępną w tym momencie. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie do końca realizacji, no to w dalszym ciągu brakuje tam sceny. Proszę zwrócić uwagę, że ona jest częściowo przebudowana. Faktycznie. Ta część tylna jest niewyremontowana. Chcemy tą scenę odnowić, oczywiście w porozumieniu z konserwatorem, bo te dwie szkoły, i Ekonom, i Kopernik są wpisane do rejestru zabytków. No i też generalnie zespół szkół w Ekonomie no też wymaga tego remontu. Proszę zwrócić uwagę, że tam są jeszcze pokrycia stosunkowo łatwopalne. Jest to stara, być może kiedyś uważana za ładną błazeria drewniana, która musi być ściągnięta, no i ta sala musi być też odnowiona, też zachowanie jakiegoś podestu, podniesienia, bo też forma takiej, powiedzmy, małej sceny tam w Ekonomii również funkcjonuje. Okej, okay. To jak jesteśmy przy inwestycjach? Rozmawialiśmy już wielokrotnie o ulicy Jedności Narodowej, zapowiadane przez Zarząd Powiatu remont. Otworzyliście oferty i co tam wyszło? No nie ukrywam, że wczoraj w wyniku tego przetargu, tej informacji, która do mnie dotarła, miałem całkiem dobry nastrój. Ten dobry nastrój dzisiaj ma również pani skarbnik, gdy się dowiedziała o wynikach, mówię potencjalnych, tak, panie redaktorze, dlatego że nie chciałbym jeszcze wskazywać jednoznacznie na zwycięzcę tych ofert, tego przetargu. Zostały złożone dwie oferty. Jedna oferta jest o tyle ciekawa, że jest mniejsza kwota o blisko 1 300 000 złotych, które mielibyśmy zaoszczędzone. Oczywiście środki inwestycyjne, które mogą być w przyszłości wykorzystane na inne cele. I druga oferta jest zbliżona do tej oferty, którą mieliśmy, do tej ceny, którą mieliśmy zaproponowaną, a przypomnę, była to kwota 10 100 000 złotych, czyli całkiem pokaźna. Sądzę, że dzisiaj można powiedzieć, że inwestycja na pewno powstanie, bo nie musimy w przypadku jednej, jak i drugiej oferty dołożyć. Ofertą lepszą jest oferta złożona przez tego samego wykonawcę, który wykonuje ulicę Wyzwolenia w Wierzynie. Wiemy o tym, że idzie to sprawnie, więc w tym momencie zakładamy, że jeżeli te oferty zostaną zbadane i nie napotkamy żadnych błędów, no to to sytuacja będzie tego typu, że być może już w przyszłym tygodniu ogłosimy zwycięzcę. No później musimy chwileczkę odczekać na ewentualne jakieś protesty, uwagi, tego typu rzeczy i gdzieś na początku sierpnia chcielibyśmy tę umowę podpisać i natychmiast ten plac budowy przekazać. Przypomnę, że realizacja budowy będzie przebiegała również w przyszłym roku, dlatego że jest to inwestycja powiązana z inwestycją prowadzoną przez wodociągi, kiedy otwieramy drogę, niszczymy, czy też niszczymy, usuwamy nawierzchnię tutaj asfaltową, wchodzą w tym momencie wodociągi i robią tam całkowity i kapitalny remont sieci wodno-kanalizacyjnej. Jest to zadanie wyodrębnione, płatne przez wodociągi, no ale wykorzystujemy sytuację, że przy jednym jakby mniejszym, bo większym tutaj zaangażowaniu środków i zamknięciu tej ulicy, te dwie firmy wykonają, czyli my nową nawierzchnię, a z kolei wodociągi wykonają swoje sieci. I co powstanie? No powstanie zupełnie nowa jakość, nowa droga, ona dzisiaj wymaga tego remontu, powstanie również ścieżka rowerowa biegnąca po prawej stronie wzdłuż, jadąc w kierunku ulicy Arcicielskiego, a połączenie z ulicą Wylotową będzie miała charakter ronda. Natomiast informacje, które uzyskałem również chyba lada chwila, a być może już jest rozstrzygnięty przetarg ten dotyczący Jedności Narodowej, tego odcinka miejskiego od ulicy właśnie Wylotowej do ulicy Arcicielskiego, czyli będziemy mieli sytuację oto taką, w którym w jednym okresie cała ulica Jedności Narodowej od torów kolejowych aż do samego jej końca będzie wyremontowana. No dobrze, panie starosto, a jak tak pan mówi, a co z remontem parkingu na OPP?
Panie doktorze, no tu mamy sytuację tego typu, że pomimo w mojej opinii bardzo dobrze skonstruowanego kosztorysu, kiedy otworzyliśmy ofertę, wpłynęła tylko jedna oferta, była ona wyższa o kwotę ponad 100 tysięcy złotych, którą musielibyśmy w tym momencie dodatkowo zabezpieczyć. W związku z czym skłaniamy się w chwili obecnej do sytuacji takiej, w której ten przetarg będziemy powtarzali, licząc na to, że być może zgłoszą się inni wykonawcy albo większa liczba wykonawców. Takie sygnały gdzieś z rynku się pojawiają. No, warto w tym momencie powtórzyć przetarg i jeżeli dobrze nam szczęście dopisze, to zaoszczędzimy kwotę 100 tysięcy złotych. W tym przypadku, panie rektorze, no, czas jest też istotny, natomiast nie mamy tutaj, nie jesteśmy pod jakimś tutaj rygorem ostatecznego terminu, dlatego że są to środki w 100% własne. Tak? Tutaj nie mamy środków żadnych zewnętrznych. No, efekt tego będzie taki, że ta realizacja tej inwestycji przesunie się ewentualnie o miesiąc, może półtorej, ale gwarantuję się Państwu, że na pewno ona powstanie. Stanie i z końcem tego roku zostanie zakończone. Panie starosto, na koniec zapraszamy na piknik zimnowojenny do Rogowa. No, dokładnie, panie doktorze. No, to są klimaty, które lubimy wspólnie. Wspólnie lubimy się bawić rekonstrukcję, wspólnie jesteśmy historykami. Oczywiście no, moja wiedza w zakresie historii nie jest tak duża jak pana, natomiast rzeczywiście w Rogowie będzie można na tym pikniku przyjść. Bardzo ważny wstęp jest wolny. Sobota 15 lipca od godziny 11 będziemy państwa zapraszali do godziny 17. Co będzie można zobaczyć? No, będą grupy rekonstrukcyjne, będą wystawione dioramy, będą pokazane wędki historyczne, będą pokazy dynamiczne, ale też ktoś, kto lubi krótkofalarstwo, będzie mógł tam pójść i być może uda mu się nawiązać kontakt z jakimś krótkofalowcem gdzieś, powiedzmy, z drugiej strony świata, dlatego że będzie to stoisko naszych bałtyckich tutaj krótkofalowców, naszych kołobrzeskich. Wstęp jest wolny, no a przy okazji uchylimy troszeczkę bramy i hangaru tego lotniczego. Będzie można sobie tam popatrzeć, jak przebiegają prace remontowe, jakie mamy zgromadzone artefakty i to wszystko w sobotę 15 lipca od godziny 11 do 17. Wstęp wolny. Gorąco i serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. Ja też zapraszam. Na pewno Państwo nie pożałujecie. Mamy ścieżkę rowerową, nie trzeba wsiadać w samochód. Choć jak ktoś wsiądzie w samochód, to też da radę być razem z nami i zerknąć na to, co dzieje się w Rogowie. Miejsc parkingowych jest sporo, oczywiście parkingi też są bezpłatne. Ten pierwszy sposób dojazdu ścieżką rowerową szczególnie polecam do samego końca, do samego tutaj naszego hangaru. Taką tutaj ścieżką rowerową można dojechać, więc mówimy sobie po prostu życzenie do zobaczenia w sobotę 15 lipca. A zapraszam starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski. Dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Do zobaczenia i do usłyszenia.